10 najlepszych prezentów na walentynki. Linki do wszystkich wymienionych prezentów umieszczam oczywiście w opisie i w komentarzu. 10 jazda quadem. Prezent idealny dla mężczyzn. Kto nie lubi potężnych maszyn, a quad to już zupełny odjazd. A do tego cena takiej przyjemności wcale nie jest wysoka. 9 Escape Room Piła. Idealne dla par, wspólny dreszczyk emocji jest idealny na walentynki. Może być coś lepszego niż zabranie drugiej połówki w niebezpieczne miejsce, a później jej uratowanie? No chyba, że nie uratujecie. 8 Escape Room Sex Room. No a jak nie uratujecie, to zawsze jest inne wyjście. Tak nieźle to brzmi. Jest to escape room. Podobnie jak w przypadku piły, trzeba uciec z niebezpiecznego pomieszczenia, ale nie goni was świr z niebezpiecznym narzędziem, ale zboczeniec. Co kto lubi. 7. Sesja fotograficzna. Masz problem, że twoja dziewczyna non-stop robi sweet focie w kinie, w restauracji, w domu, w kiblu? Problem rozwiązany. Zafunduj jej profesjonalną sesję. Fotograf nacyka jej fotek, a ona będzie miała masę materiału na miesiąc na Instagrama i nie będzie zajmować się sweet fociami i może wreszcie zje jak człowiek z telefonem w kieszeni. 6. Ekstremalne strzelanie. Twój facet chciałby być Rambo albo komandosem i jest prawdziwym twardzielem gdzieś w głębi ducha, ale na zewnątrz jest zwykłym pryszczatym nerdem, który nie chce odejść od kompa? Coś dla niego, choć przez chwilę poczuje się prawdziwym twardzielem, a później wróci przed komp grać w Lola. 5. Wirtualna rzeczywistość. A może twój chłopak jest na tyle nerdem, że boi się świata realnego, ale chcesz go odciągnąć od ekranu? Proszę bardzo, wirtualna rzeczywistość. Uważajcie tylko, żeby się nie zatracił. 4. Weekend w Bieszczadach. A może rzucić to wszystko i uciec w Bieszczady? No problem. Jest firma, która organizuje takie romantyczne wyjazdy dla par. Też niedrogo, link w opisie oczywiście. 3. Skok na bungee. Jeśli bardzo kochasz swoją drugą połówkę i chcesz zafundować jej niezapomniane wrażenia, to idealny sposób. A jeśli nie kochasz, to też dobry pomysł. Może lina się zerwie. 2. Teatr dramatyczny. Koniec pajacowania, teraz rozrywka na poziomie. Teatr. Tylko pamiętajcie, żeby najpierw partnerce wykupić sesję u fotografa, bo inaczej będzie cały spektakl cykać zdjęcia sobie. Dziubek, uśmiech, tyłek. 1. Lot samolotem nad Warszawą i chyba najlepsze rozwiązanie, chyba że masz lęk wysokości. Wtedy będzie to śmieszne rozwiązanie. Romantycznie, ciekawie i niekonwencjonalnie. No chyba że ktoś ze strachu się zemdleje. Wtedy koniec romantycznej chwili, ale można zrobić z tego horror i zrzucić tę osobę z samolotu. Ciekawe czy przeżyje? Sprawdźcie sami. Przypominam, linki do wszystkich prezentów są w opisie i w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!